Witajcie moi drodzy, ja jestem Remek. A to jest vlog. Jedziemy dzisiaj do Chorwacji. To jest jedyny mój wyjazd, gdzie będę mógł sobie spokojnie wypocząć. No i chciałbym nagrać i pokazać wam, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy już w Chorwacji, jest zimna cholera. Jest godzina 6 rano. Jechaliśmy całą noc. Tam jest teraz wschód słońca ogólnie w tle. I spójrzcie, jaka dolina zajebista. Chorwacjo, witaj! Hej, siemano ludziska. Jesteśmy już na Pelieszcu. Pan dziadzia idzie do nas z małżami, które kupiliśmy. Te małże to jest coś boskiego, uwierzcie mi. Super, super. Jesteśmy w namiocie. Dojechaliśmy, jest zajebiście, kąpiemy się, wszystko. Tu będę jeszcze tą piankę testował, tam jest morze i lecę do potem. No i jesteśmy już w chillowani na działeczce. Tu mam piękny widok, to spokojnie wam go pokażę. Kąpaliśmy się tam właśnie, wyłowiłem już dwie ośmiorniczki. Także mamy kolacyjkę, jeszcze będziemy sobie jedli małże. Z całą rodzinką jestem, bo zapewne będziecie pytali, z kim tu jestem. Tam oni kamperkiem stoją, a my tutaj jesteśmy w namiociku. Pokażę wam teraz może działeczkę. Nie, moi drodzy, tam jest kamper, w którym przyjechali moi rodzice, a tu jest działeczka. Czyli ubikacja i tak dalej. Oczywiście stoliczek, żeby sobie można było zjeść. I grill. Grill, a zarazem kuchnia. Taka cała kuchnia, rzeczywiście full wypas. Gdzie wszystko, co potrzebne jest. Lecimy teraz do miasta i ogólnie ten vlog to będzie taka sklejka kilku różnych dni. No i myślę, że to będzie to. Jedziemy na nielegalu w bagażniku, masakrę po prostu. Podaję kamerę tutaj. Do przodu. Bagażniku! Jedź z kobietami. No i mamy fryteczki i kalmary z grilla. Bardzo dobre. Bella Luca. Czyli duża dziura ogólnie, bo ta zatoka jest taka mega długa, bo ona się zaczyna gdzieś w pizdu i ona jest aż dotąd. Dzisiaj pokażę naszego nowego przyjaciela, bo nasz nowy przyjaciel, znaleźliśmy go na drodze i postanowiliśmy go wziąć. I nasz nowy przyjaciel sobie tutaj mieszka i nie zgadnijcie, co to jest. Żółw! To jest Franklin, więc... No cześć, patrzy się! Siema! Siema, Franklin! Żyr to. O, i żerę to, nie? Taki fajny Franklin. No chodź tu, Franklin, chodź! Dobry Franklin! No taki Franklin fajny. No chodź, chodź, chodź! No chodź, 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 do nogi. Franklin, do nogi, chodź! Chodź, Franklin, chodź! Zajebisty! Ładnie hałasują, nie? Ludziska, w ogóle mam do was ważną informację, bo poza zdjęciem na Facebooku to się o tym powiedzieć. Ogólnie w sklepie daję naklejki Resistel, nie? No i mam pomysł taki, bym przez całe wakacje od 1 lipca robić taką akcję, która będzie polegała na tym, że wszyscy wy, którzy macie naklejki Resistel, chciałbym, żebyście razem ze mną taką akcję współtworzyli. O kurde, dziura. I akcja polegałaby na tym, żeby naklejać naklejki Resistel. To wam pokażę, w jaki sposób. Na tle jakichś zajebistych rzeczy. Poczekajcie, muszę położyć kamerę na chwilę. Coś takiego właśnie, że naklejka Resistel w jakimś zajebistym widoku, w jakimś zajebistym miejscu, nie? Feeling
dojechaliśmy na lodziska. Jesteśmy w Lombardzie, na drugim krańcu wyspy. Jechaliśmy sobie autem. Dziewczyny są w restauracji tam, a Martyna gdzieś tam się tapla. Ogólnie ładna plaża. Jedyna piaszczysta na Korczuli. Także jesteśmy tu tylko po to, żeby zasmakować piasku poza skałami. Siema moda, co robisz? Czytam. Czyta sobie. Puśćcie jakąś pedalską muzykę, którą wyciszę. Pedalska. Koniec. Kurde, copyrighty mi się zrobią przez ciebie. Copyrighty! Co, nagrywasz na YouTube i nie wiesz, nie? Jutro jedziemy do Korczuli na wycieczkę, także tam na pewno coś ciekawego wam pokażę. To jest największe miasto, bo ogólnie to jest wyspa Korczula. Miastem największym na Korczuli jest Korczula. Także myślę, że będzie to ciekawe też atrakcja, jeśli chodzi o pokazanie wam czegoś ciekawego. Pokażę wam potem jeszcze, jak będzie tutaj zachód słońca. Jak to wygląda z działeczki, także pokażę wam, jak to potem wygląda. A teraz coś zjemy, bo jesteśmy mega głodni. Widać? No, widać? Czekaj. Iso. Szaleje Iso. Topi się. Ja pierdziu. Widzisz to? O kurde. Ale efekciory, ja pierdziu. Takie właśnie mamy tutaj widoki stąd, z działeczki. Poza zachodem słońca, który jest właśnie po drugiej stronie, to mamy jeszcze też codziennie wschód słońca, który jest tam. I tam ja wstaję i próbuję go wyciągnąć, a on nigdy nie chce wstać, bo jemu się nie chce wstawać. No ej, na wakacje, no, hello. Nie ma hali. Hej ludziska, jesteśmy na szczycie wieży kościółka, a ogólnie jesteśmy w Korczuli na półroczu. Bez jaj, naprawdę, imprezują te półrocze. Pokażę wam troszeczkę właśnie rzeczy z tej imprezy. Ogromna impreza, pełno ludzi, przebierańców i tak dalej. Pokażę wam jakieś szczegóły, jak tam zejdziemy potem na dół. Wow! Troszkę jestem zmany, a dotarliśmy na szczyt Korczuli. To jest budynek Tomi, to jest taka sieć sklepów. I tu jest parking na dachu, jest zajebisty widok. Dziewczyny się wleką za mną gdzieś tam. Ale już dochodzę do miejsca, w którym będzie widać całą Korczulę. Pokażemy wam fajerwerki. No siemanko ludzisko, witajcie. Jest godzina 4:40 czy tam 50. I w tle za mną możecie zauważyć wschód słońca. Całkiem zacny, muszę powiedzieć. I na tym będę chyba jednak kończył cały filmik wyjazdowy. Myślę, że nie ma sensu nagrywać końcówki w domu, gdy mogę nagrać zajebistą
zajebiste zakończenie właśnie przy wschodzie słońca dnia, w którym wracamy. Także myślę, że widzimy się za chwilkę i zakończymy tego vloga. Oto i piękny wschód słońca, moi drodzy. Tak też właśnie przy tym wschodzie słońca zakończę swój vlog z Chorwacji. Myślę, że to jest najbardziej odpowiedni moment, ponieważ po to nagrywać to w domu to nie ma sensu. Tak też mam nadzieję, że też wypoczniecie w swoje wakacje, w swoje wyjazdy. Jeśli gdzieś w ogóle jedziecie, mam nadzieję, że wypoczniecie. Wasze wakacje też będą udane. No i nic, no. Lecę. Trzymajcie się. Cześć.